Uwaga, uwaga, kamery poszły i akcja. Witam serdecznie, z tej strony wasz optymista, sympatyczny i witam w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 kariera Błaszczykowskiego. Kontynuuję swoją karierę z Jacobem. Dzień dobry. Trzecia runda Emirates FA Cup, symulujemy. Mam nadzieję, że nie odpadniemy. Właśnie, ała. Czy tak się stanie? Jestem ciekaw, czy nie, bo wiem, że lekko jest, nie wygrywamy. Ale... Richter, kolejna czerwona kartka, co jest? Chłop czy tutaj... Legia jest no? W... Czekaj... W Lidze Mistrzów? W sensie nie. W Lidze Europy czy albo konferencji, czy... W konferencji mieli eliminację, w play-off fazę, ale ich nie widzę. Wiem, że jest Raków w tego, w grupie E. Jeszcze nie grałem żadnego meczu, jeszcze nie grali, ale Legii nie widzę. Chyba przegrali. United chce kupić mojego obrońcę. Oczekaj, Olech Poznań gra w tego, w Europa League. 14 września mają pierwszy mecz. Jestem ciekaw, jak im pójdzie. Dogadamy pożyczenie. Bo ja byłem w ich składzie, jestem ciekaw, jak im pójdzie. Byłem najpierw w Lechu, potem do Skóki Juniorów wykupili mnie Wisła Płock? Nie pamiętam. Dobra, mecz Arsenal. Premier League. Och, Lipcia, Arsenal nawet gra w tego w Lidze Mistrzów. Aha. Bo w ogóle... Co mam z tą Ligą Mistrzów? Bo w ogóle Lech Poznań miał grać w Lidze Mistrzów, ale przegrał mecz z takim jakimś składem. Z Young Boysami, o. A Young Boysi też grają w tym, w Europa League. To nie mieszanka. Pewnie przegrali fazę play-off, nie? Bo najpierw była eliminacja, potem faza play-off. Boże, Dąbrowski. Teraz jak zadebiutował. Wiesz, kto gra jeszcze w tym? W Europa League? Tottenham. O. Kto chce kozaka? Salzburg. Bayern Monachium chce napastnika mojego. Kogo? Dąbrowskiego. Nie. Nekatiaha. Chcą... Ale w ogóle... Oferują prawie 100 milionów. U mnie ale... Bayern... No. Nie, u mnie Bayern strasznie inwestuje w młodziku, zauważyłem. Że wykupują ze szkółki juniorów i strasznie inwestują w młodzież. I na przykład mnie wykupili i odeszłem z United jak... Przyszedłem z United, miałem ocenę 7-0, a odchodziłem jak miałem 8-5. O! I odchodziłem. Czyli no jest wzrostowa ta ocena w sumie, w sensie no dobrze. No wyjaśnię, szczerze mówiąc bardzo dobrze. No dobra, chłopie, ja na spokojnie podbiję rekord. Wiesz, ile mam bramek? Ile? Na pewno chcesz wiedzieć? No, ja się boję. Czekaj, teraz ci powiem, bo coś próbuję zmienić, a nie mogę. Remis z Evertonem. Tak, chcę zapytać mój numer na koszulce 9, chcę mieć. No i nie mogę, mogę mieć tylko 13. No dobra. Mam w 8 rozegranych spotkań i uwaga, 28 bramek. Jak nie wkodem! To nie znam realne. Wiesz o no, ja w każdym meczu strzelam hat-tricka i jeszcze 4 asysty. A teraz ci powiem, ile mam w Premier. W Premier League mam 16 bramek. Osoba pode mną, teraz to jest Salah aktualnie, ale był ten, był Maguire. Maguire już nawet nie ma, bo ma 5 bramek może tylko. Nie, ma 3 bramki może ma. Go nie ma. Już, ale był jako drugi strzelec. Pode mną jest Salah z 5 bramkami dopiero. Co jest? W Community Shield, nie wiem co to jest, ale mam 3 bramki w tym. Czyli puchar, znaczy taki chyba tarcza, w sensie o taką tarczę chyba. A, no tak, to wygraliśmy, no. To wygraliśmy 4 do iluś tam City, 4 do 0. Tak, bo to jest jeden, w sensie to są tylko finały, no nie ma jakiejś tam rundy wstępnej, tylko są finały. I kto wygra tam Premier League i tam Carabao jakiś puchar. Też nie grałem, ale też będę grał pewnie, bo chcę wszystko wygrać, wszystkie puchary chcę wygrać. Bayern Monachium chce mojego zawodnika. Po co UEFA Super Cup, mam 3 bramki, Maguire ma jedno, a Haaland ma też jedno, w ogóle Maguire. Champions League, to jest ciekawe. No, ja mam, czekaj, bo mnie nie widać tutaj, ale wiem, że mam
Czekaj, czekaj, nie mogę znaleźć już. Trzeci jestem, cztery bramki mam. Strzelę kolejne. Trzy i będę pierwszy. Ampadu wciąż ma kłopoty. Ej, jakie znowu kłopoty? Chłop w cztery mecze strzelił sześć bramek, a ja w jeden mecz strzeliłem cztery. Dlatego właśnie Ampadu dostał polecenia gry na... Ktoś, FIFA jest bardzo realna. FIFA. 28 bramek, 8 spotkań? Realne. Ja Ampadu nie sprzedam, powaliło? O nie, 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 Aston Villa nas przegoniła. Może tak być. Coś ci tam spadło chyba. Kurde, krepi. Ile mamy... Styczeń? Nie ma puszkę z piciem. 2029. A będziesz zaczynał karierę zawodnika potem? Albo coś nie z tego? Co? Czy jakąś inną karierę menadżera? Nie wiem w sumie. Bo ja to będę prowadził do końca kariery, dopóki nie będzie, nie wyjdzie chyba FIFA 23. Czyli przez jakieś jeszcze dwa miesiące to ta seria będzie kontynuowana. Bardzo wcześniej mi się już znudzi FIFA, to zobaczymy. Cztery gole w ostatnich meczach. Mecz z Middlesbrough. Z kim my gramy? Z Burnale. Nie wiem, tego składu. 2-0. A ja w ogóle teraz odkryłem, że z tym składem pucharowym zagrałem, dałem na mecz ligowy. I takie wytyczne, co ja zrobiłem. A wygrałeś? No, 2-0. Dla mnie takie zaskoczenie było. Dobra. O Boże, mecz z tym, z Realem Madryt. Proszę, nie bijcie. 10-0. Ja się boję, że tyle będzie. W ogóle Newcastle United chciał ode mnie wykupić Richtera, kolejnego pomocnika. Ja takie, po co jak macie tego... jak macie... Boże, jak on się nazywał? Pomóż, Schulza, o! Dąbrowski. Czekaj, to jest Schulz w City? Co? No... City jest Schulz. Aha, tak, przepraszam, dobra, nie było tematu. Bo ty powiedziałeś Leeds United. Aha, tak, 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 bo on kiedyś grał tam w Newcastle United. Newcastle United. A, to też... Gle, Escobar, wiesz, kto chce? Barcelona. No, daj mu go. 67 overalla ma. Nie no, moś tam zmarnuje jeszcze. Zaleskiego w ogóle chciał Inter. No wiem, mówiłeś i tam, że ileś coś za niego. Właśnie, nowa oferta była. Ale nie zauważyłem, bo przez symulowałem te kilka dni przez kalendarz. Ej, pytanie. No. Grać mecz z City Ligowy czy z Realem Madryt? Real Madryt. Dobra. Po sumie już w lidze jesteśmy w tej top 5. Mamy luty już, połowę lutego prawie. Jeszcze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kolejek do końca Premier League. Jak będziemy w top 4, to będę zadowolony. A ile macie punktów? Jesteśmy na drugim miejscu i mamy... 48 punktów, a City 51 i właśnie gramy mecz City i nie wiem, czy z nimi grać, czy nie. No bo dobra, no to już. To możesz zagrać. Dobra, już. Szybka symulacja. Mecz City. Boom, 4-0. Nie, 2-1. Przegrywamy. Ja się chyba tego spodziewałem. A jeśli miałbym się, gdybyś symulował nagle mecz z Realem i byś wygrał taki, nie wiem, 4-0, nie? A symulować? Jak coś, to możesz, no. Nie no, wolę nie ryzykować. Wolę nie ryzykować odpadnięcia. Messi... O! Zwróćmy overall. Aha, dobra. Messina chciałem tego... Ja wiem, zapomniałem, że ty masz 2029 i chciałem powiedzieć kup Messiego, ale przypomniało mi się, że ty masz taki rok. No. Troszeczkę do... O, Chelsea czwarta.
Pan w ogóle dwóch jakichś Polaków było w Barcelonie, tam z kółku juniorów, nie? I byli przewaleni dobrzy, tylko że tam coś się z sytuacją stało i że musieli opuścić Barcelonę. Słuchaj, kto? Czekaj, kto? Jakieś dwóch młodych... Kontuzję mam! No nie wierzę! Wiedziałem! Wiedziałem, nie? Wiedziałem, że będę dryblował i mnie sfaulują i będę miał kontuzję. Ciekawe na ile. Ej, wkurzyłbyś się jakbyś na większość sezonu? Mhm. Bo się wnerwił. Bo chcę w tym sezonie tego. W tym sezonie chcę powtórzyć formę z Bayernu. Myślisz, że ci się uda? Jeśli nie będę faulować, to tak. No jeśli tam 9 dni kontuzji to jeszcze git, nie? Tam jedyny mecz przesymulować to, to już tam gituwa jeszcze, ale kupisz już tą piłkę kiedyś? I oczywiście znaczy, ciągnęli mnie z boiska, więc może to coś wielkiego nie jest, bo mam tylko plasterek. O. Ale zawsze możesz poprosić o zmianę, no nie? Nie mogę. Jak gram cały składem, to nie mogę. A, no tak, bo to nie. Jeśli możesz też przesymulować mecz. No nie chcę właśnie meczu. Aha, bo... A dobra, dobra. Ja próbuję zdobywać jak najwięcej bramek, bo ja muszę powtórzyć... Ja chcę pobić swoje bramki w Bayernie. Ja zobaczę, ile dokładnie miałem w Bayernie bramek. O, już nie mam kontuzji. Już minęło. Co nie boli. To szybko. Tylko mam mniejszy bieg, więc coś się mogło stać z nogami, coś z udem albo coś z tylu. No, jak nie wiem, jak już minęło, to pewnie, no nie wiem, na dwa dni nie będę grał albo coś z tylu. Ej, na dwa dni może. Mam kolejnych braci. Bracia Dąbrowskich. Ile ten drugi ma overalla? Czyli tak, prawy obrońca ma 63, a ten drugi mój Dąbrowski ma... A czekaj, bo on jest napastnikiem. 67. Czekaj, kto jest starszy? Ten ma 19. Ten ma 19. Są w takim samym wieku. Więc... Dobrze, broni. Ej, to jest godny przeciwnik aktualnie, bo 33 minuta jeszcze żadna bramka nie padła. O. Tutaj jest godny przeciwnik. I to jest jakiś brunel z tyłu, nie znam tego składu. A tutaj szukam bramkarzy, bo o. Nie mam nikogo na bramkę. Jakby ktoś dostał kontuzję. Mają dobrą obronę. Bo nie mogę się przez nią. Nie mogę przez nią przejść. Znaczy przejść przejdę, ale no, faulują. Dobra. Mecz z Real Madrid. Nie wiem, co to będzie. Oni bardziej zauważyłem, mają farta przy bramkarzu, bo bramkarz ma farta w obronie. Jeszcze strzeliłem mu chyba, nie wiem, 4 bramki i on dalej wszystko broni. No znowu obronił. Boże, mecz z Real Madrid. Krzyżyk na drogę. Jeszcze wystawiam skład wieczaki? Rezerwowy, samych, większość młodzików, w sensie no, trochę młodzików tam dałem. Co mają po 70 tam obrana, bo 60 coś. Żebym nie zdążył go wyminąć. Dobra. Gramy na wyjeździe. Na Santiago Bernabeu. Zaczynamy. No na stadionie Realu. Kurde, ej. Szczerze mówiąc, zaraz się powiem, jakie są statystyki, kto ma lepsze. A jednak nie zobaczę. Nie mogę, dobra, gramy dalej. Druga połowa, 0-0 dalej. Kurczaki. Pieczone kurczaczki. No wiesz, jak mnie nie będą faulować, jak powaleni, to na pewno zaraz możemy wygrać. Dobra. No i sfaulował mnie w polu karnym i nie mogłem dobiec po piłkę. No będziemy grać to dalej. Chłop to dupkiem przyjął. Co za magik. Dobrze! Van de Beek, tak, Van de Beek. Nie chciałem przekręcić jego imię. Mecz z Galacticos. No i oczywiście, że faulu. No to co? Zaczynamy. Nie wiem. W ogóle Haaland jest w Realu? Czy mi się zdawało? Tak jest, Erling Haaland jest w Realu, ojoj. To podwójny krzyżyk na drogę. Brak profity. Valverde.
Co oni tu kręcą? Jakie sztuczki? Nic nie było żadnego karnego. Nie ma nic. Vini, Haaland. Dobrze, Heiser! Obronił strzał. Ale jak oni tutaj w ogóle... Dobrze, Heiser! Ej, dopiero 6 minuta. Ja myślałem, że tu na spokojnie sobie rozegramy. A tu nie wiem, już dwie akcje się... Dwie już kontra... dwa razy już kontratak. Uwaga, teraz Haaland. No i będzie, czy... Dobra, Richter. Kozak. Nekapiak. Dobra, pięknie, wygrywamy. Po tylu latach, Jezus. To chyba będzie... Ej, to jest chyba pierwszy mecz, nie zdobędę hat-tricka. Pierwszy mecz? Nie, no... Nie zdobędę hat-tricka. A. Vini Junior. Bo jest 66 minuta, dopiero bramkę pierwszą strzeliliśmy. Bo tu jest godny przeciwnik, godnego bramkarza mają. Dobrze broni. Ale też czuję, że rozczuli się zaraz, jak zaczniemy mówić. No co strzelasz. Się tam stało? Ojoj. Nie wiem, przeze mnie większość bramkarzy to nie ma depresji. Już nie? Myślałem, że będzie gol dla Realu. No ale Courtois... Iż Heiser w ogóle wyszedł z bramki. I ja zawał już dostałem, że muszę odrabiać. No bij się tam o tą piłkę. A nie. Jak taka panienka z okienka. Panienka z okienka. O Jezus. Moje komentarze podczas nerwów są po prostu przepiękne. Barella. Dobrze! Brawo, Maguire! Maguire, czy nie chcę tutaj krakać. No ale właśnie przegrywam 1-0. Vini Junior. Chciałem powiedzieć, że nie chcę tu krakać, ale prawdopodobnie no, ten mecz nie będzie należał do nas. I ale właśnie dwumecz. No mamy, ale zobaczymy, jak się skończy ten pierwszy mecz. No jak przegrasz takie 10-0, no to na pewno nie odrobicie. Jak przegramy 2-0, to będę zadowolony. Fajnie jakby strzelili brameczkę. Dobrze. Nekatiak. Ale 2-0 wygrywamy. Nekatiak. Piękne. Co tyś zrobił? Aktualnie 30 bramek. Ej, ale serio, musieli nas dać na pierwszy... W sensie, to jest pierwszy raz, jak gramy w ogóle Widze Mistrzów. Pierwszy raz 1-8 i Real Madrid nam cisnęli. Ale to jest, wiesz, losowanie, nie? Nie no, wiem, co się dzieje. To już nie tego, to już nie wina tego, nie wina gry, tylko... losowanie. No wina symulacji losowania, nie? Że tak ci przytrafiło. Dobrze. Nekatiach. A tak? Które miejsce zająłeś? Czekaj, pierwsze. 1-1. Real Madrid musiał mieć drugie. Prawdopodobnie. Zremisowaliśmy. Zremisowaliśmy. Więc 1-1. Dobrze, 35 minuta. Hat-trick! Dziękuję, dziękuję. Mówiłem, że hat-tricka nie zdobędę? Ja nie zdobędę. Hopie. Wystarczyło mi 20 minut. Dobrze, Alcazar. Nie wiem, co ja robię tym piłkarzem. Wilk. Co? Z przewrotki kozak. Ale spalony. No nie. Ale to było tak piękne. Jak on z przewrotki to strzelił. Co tu się stało? Odbiło się. I kozak siadł z przewrotki. Co jest? Ej, on jak Ronaldo chciał. W sensie on a jak... strzeliłem bramkę. Też. Co jest? Jaką przewrotkę zrobił? Czekaj, ja się podjarałem. Czekaj, ja ci wyślę. Ej, co on tu zrobił? Co za chłop? Czekaj, ja już ci wyślę. Koniec meczu i hat-trick. Ej, nie, naprawdę, kozak... Przechodzi samego siebie. No i wszystko. Kolejny mecz ligowy wygrany. Zero przegranych jak na chwilę obecną. Lecimy cały czas w dobrej pasce.
O, Edison Cavani został wprowadzany, że on jeszcze gra? A właśnie, zaraz sprawdzę teraz. No nieźle. Ile ma Messi lat? Ile ma Verela? Dobra, wysłałem ci na tym, na Messengerze. Ale nie, to było przepiękne. A już myślałem, że będziemy prowadzić, no nie? Ja już po prostu chciałem się odpalić. Ja już się chciałem odpalić. O kurde. No. Ale to dupił. I to jest kozak, 7-2 Uberala. O kurde. No, podwójne. No, gdzie wy to podajecie? A ja się nie spodziewałem, że piłkarz o takiej ocenie umie coś takiego zrobić. Kontynuuje zwycięstwo. Aha. Dawid strzela 3 bramki, chyba. Bayern Monachium remisuje City. Jezus, a ja najbardziej współczuję niektórym składom, bo ja niszczę psychę tego bramkarzom, nie? Na przykład, no taki Mendy dostał trupę 4 bramki. Bramkarz Wallace dostał 5 bramek. Nie mówcie, że on strzeli gola. Kurde, Courtois. Ja bym się popłakał, jakbym był oblakiem i by mi strzelili 6 bramek, nie? 6-1 przegrali. Teraz będziemy grali z puchar z Newcastle, w sensie rundę drugą. Kalin. Trzecią, przepraszam. Lecisz. No nie, jeszcze raz. Elf Cup. Elf Cup to jest tam ważniejsze, czy które to jest? To jest Carabao Cup. Tak. Czekaj. Alcazar. Nie wiem, który to jest ten ważniejszy. Aaa, traci piłkę. Ej, szczerze, na razie nam dobrze idzie. Remisujemy. A nie, to trzeba... Ej, żeby wygrać potrójną koronę, to trzeba wygrać Emirates FA Cup, nie? Emirates FA Cup albo Carabao Cup. A. Cup. A jak wygram obydwa, to będzie poczwórna korona? No. A jak wygram jeszcze do tego FA nie Community mówcie. Shield? 2-1 wygrywamy! Co się tu dzieje? Bo ja tą tarczę grę. A tarcza chyba się nie liczy, Cyndene. Chyba nie. W sensie, jaka tarcza? Tarcza wspólnoty? Ci chodzi, czy? Nie. FA Community Shield. A, to się nie liczy. A i tak wygrałem. 4-0 City. Nie, 2-1 z Real Madrid. To jest, nie wiem. Przełom. Heizer. Carabao Cup. Coś ty lawia zrobił. Coś ty zrobił. A dobra, zapunktowałeś. Teraz zapunktowałeś. Dawaj, bij się! Fauluj! Wystraszyłem się. Czego? No tak czekaj. Bij się! Wilk. 3-1. Tak jest. 3-1. Wygrywamy z Real Madryt. Kurt łap załamani nerwowym. Asysta kozaka. Kozak tutaj niszczy. Psychę Realowi. A ja się nie dziwię, jak oni mu później dążą ofertę. No nie? Barcelonie strzeliłem 10 bram. Nie, może nie 10, ale 8, Mediach. 2. Ej, w Bayernie sobie byłem 8-2, pierwszy sezon, nie? 4 i później wytwali mi ofertę transferu. Czekaj, bo coś tu kozak kombinuje. Kozak? Poprzeczka! Kurde, już myślałem, że będzie 4-1. O, Antoni Martial. Co nie Martial? No, przeszedł do Newcastle, gra przeciwko naszej swojej drużynie. No, to ma wpierdza za zdradę. Znaczy, też zdradził City, ale po nie przegrali. Ej, bo na przykład, jak Sterling przeszedł z City do Chelsea, to już nie jest zdrada. Bo to nie są tak jakby takie odwieczne tak kluby, rywale, nie wiem... Czekaj, bo tutaj Real kombinuje. Ja rozumiem. No, w sensie to nie są jakieś, nie wiem, takie jakby... Odwieczni City, wrogowie, dzieci. No tak. Jakby z United do City, to wtedy tak. To wtedy, oj, to tak jak z tam Realu do Atletico. To też byłoby zdrada. Bardziej do Barcelony. Myślę. No, ja tak właśnie zrobiłem, też. Że ja City poszedłem do tego. Do United.
Ale wiesz, teraz na przykład United przegrał, nie? City przegrało, przepraszam. I o wiele lepiej mi się gra w United. O. Strzelam ciągle bramki, dostaję dużo piłek. Mam szacunek u trenera, przynajmniej mnie nie wywala. Heiser broni. Co się stało? No nie gadać, ja rzut karny. Dobra. Haaland na pewno, no na pewno się rzuci w prawo. Tak jest. Heiser, dobrze. 3-1 na to. Nie ma. Real sobie nie strzeli drugą bramę. Nie ma takiej opcji nawet. Heiser, dobrze. Ty, a wyobrażasz sobie, jakby Rone. Ty, no fal tam był. Manchester United. Rone? No Rone. Coś się zrobili. Czekaj, nic nie mów. Heiser! Dobrze. Co on tu zrobił? Co za chłop. Dobra, Alcázar. Ej, strata piłki. To w ogóle wiesz, że jakiś zawodnik, nie pamiętam jak on się nazywał, ale Land? Zawodnik z Manchester United ma dostać plus 13 overalla. Który? Jakiś lewy skrzydłowy chyba to jest, albo pomocnik lewy. Dobrze, Wilk. Czy to będzie? Len coś tam. Jeszcze raz, Alcázar. Kozak, 4-1. Wygrywamy z Real Madryt. My tutaj w Manchester United powtarzamy formę z 2008. Zero przegranych na chwilę. Ej, jest aktualnie 4-1. No. Kozak strzela bramkę. Ja tam jestem drugi Cristiano Ronaldo. W ogóle mam trzy typy klubów, gdzie chciałbym zakończyć karierę. Jakie to są kluby? Pierwszy to jest taki, którym najbardziej bym chciał, to jest taki plan A. No. To jest Real Madryt. A. Drugi to jest Manchester United. Jakbym odszedł i na przykład znowu by mnie kupili. No starość no. Już. Trzeci i ostatni to jest Bayern. Skąd ja wiedziałem, że powiesz, że Bayern? A to jest... Bo ja lubię Bayern. Bayern z Bundesligi to jest mój ulubiony klub. A oprócz Bayernu? W sensie? Jeszcze podziwiam Schalke. Jeśli chodzi o ten... Schalke też, ale do Schalke czy ja bym chciał iść? No nie wiem, jakbym dostał ofertę, to może bym im pomógł na te ostatnie lata. Żeby, nie wiem, coś byśmy wygrali, na przykład Puchar Niemiec albo coś w tym stylu. Jakby mi dali ofertę na starość, nie? Na starość. No czemu nie? Czemu by im nie pomóc? Bo wiesz, jak jestem młody, no to tam już nie będę chciał iść. No bo tym bardziej, że oni nie będą mieli pieniędzy takich dużych. No to wiadomo. Kontuzja, ile? Jezus, 5 miesięcy, chyba co jaja robicie. A w ogóle teraz po Kozakach chcę Sporting. No jeszcze. A w ogóle zauważyłem, 5 miesięcy? Czyli 3-4. Czy dopiero w lipcu wróci? Czy do końca sezonu? No nie. Za a jakie to? Grzechy? To Bido, najlepszy obrońca mój. 8-6 overalla. Za jakie grzechy? Dobra, wchodzi Lawia w takim razie. Ale nie, no musieli. Coś ty zrobił. Ale Ritter już ma 8-6 overalla. Nieźle. No. A mogę wam podać na SP? SP, boże na SP. O? Mogę. Okej. Okay. Sobie go dam na SO. Jakiegoś pomocnika tutaj mogę? Jakiegoś mam takiego fajnego? A wiesz czemu ja w ogóle mam 8-9 dalej? Bo ja gram na dwóch pozycjach. A. Mam dwie pozycje. No fakt, aj, no na których mogę grać. Jest to lewy skrzydłowy i środkowy napastnik, albo środkowy napastnik, ale no SM, nie? Albo po prostu napastnik. A. Są takie pozycje, na których najczęściej gram. Bo jak na przykład, nie wiem, mają dobrego napastnika po środku, to żeby mnie mogli dać na lewe skrzydło, nie? Po karnych przegrywamy z Aston Villą. 5-4 w karnych. Tam chyba Zalewski nie trafił. Nie wiem, nienawidzę karnych. Odpadamy.
piątej rundzie. W Emirates FA Cup. Czy to chyba Carabao Cup. Ćwierćfinał? Albo 1/8. Med United. My gramy trzecią rundę z Newcastle United. Ja sobie to symuluję teraz mecze Premier League. Med United. Wiem, że możemy przegrać. I raczej tak się stanie. Ale ja chcę was zobaczyć w akcji z United. Wyobraź sobie, jakby grali ze mną na konu United. Remisujemy, 1-1. No. No, nie ma tragedii. Mogło być lepiej. Ale nie ma tragedii. No, jako tako nie ma. Za to ten jeden punkt. Oferta wypożyczenia, Wilk. Boże, ale wyście się uwzięli na tych moich piłkarzy. Zwłaszcza polskich. Dąbrowski, Wilk, Kozak. Nie wiem, co wy macie? Hat-trick. Takie, co wy macie? Jacob, hat-trick. Wiem, jak się o ciebie tam pytałem, jaki ma sezon, a ty mówiłeś, coś tam powiedziałeś, tylko nie pytam, co tam powiedziałeś. Styczeń. A, nie, coś tam powiedziałeś, jakiś, nie, coś tam mówiłeś, tylko nie wiem, co mu powiedziałeś. Nie no, ale my się bardzo dobieramy słowa, no nie? Mhm. Co by tak się wzięli polskich piłkarzy? Dąbrowski, a... Hat-trick! Mecz Leeds United wygrywa mecz do zera. Tylko czekam, aż Polska znowu będzie grała w World Cupie, nie? Żeby spróbować znowu dojść do ćwierćfinału, albo przynajmniej do pół. Tym razem. Dobra, mecz z Realem sobie symuluję teraz. Bo pierwszy mecz wygraliśmy 4-1. Barabu, down. Ja ryzykuję. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Szampan wylewa się. Mecz z Realem, uwaga. Symulujemy i... wygrywamy 2-1. Dwumecz, wygrywamy 6-2. No nieźle. Czyli ćwierćfinał jest wasz. Tak. A myślę, że my odpadniemy. Z Realem. Odpada... Tylko ciekawi, z kim będziecie grali w ćwierćfinał. Odpada o, tak. O, Elenga! Ten Real? Elenga dostanie. Odpada. Słyszysz? Real. O no. Bayern Monachium. Juventus. Sporting. RB Lipsk. I... Atletico. To się tak powiem wyniki. Norwich Real awansuje, no Norwich City, Manchester City kontra Bayern Monachium awansuje Manchester City, PSG Juventus awansuje PSG, Barcelona Sporting awansuje Barcelona, Inter RB Lipsk awansuje Inter, Atletico Madrid kontra Chelsea awansuje Chelsea. I tam jeszcze kilka meczy jest. Mówiłem, że Elenga dostanie plus 13 u Werela. Kto? Elenga. Kojarzy skądś to nazwisko. 7 ileś ma u Werela, dostanie plus 13, bo dobry sezon chyba zagrał. On ma 7... 7 chyba 2. To on będzie miał 8 coś? 8 coś będzie miał, no. 8... Co? No, FIFA 23. No tak przynajmniej mówią statystyki, które są wyświetlane. To tak trochę porąbało. A w ogóle tak, co do Benzemy dobrze mówiłeś, że dostanie 9-1. Co? Do Benzemy dobrze mówiłeś, że dostanie 9-1. Dostanie. No. Mecz Aston Villa. No i teraz jakoś wygraliście, a wcześniej to co? Nie mogliście w pucharze wygrać? Ja bym by tą ligę odpuścił. Ale no, w pucharze... Nie no. Wiem, my w Carabao Cup wygrywamy 6-0 z Newcastle United. O, Ampadu wzrósł. 8-6 overla. W ogóle ja zostawiłem ten Norwich po prostu przepotężny. Na początku to był, nie wiem, zawodnicy mieli tam max 7-4 overala, no nie? A teraz mają po 8-6. 8-7. A jaki następny klub? Bundesliga, nie wiem, mówię, tak, ale... do Bundesligi idę. Prawdopodobnie, ale tak myślisz, nie że... wiem. Ale nie Bayern czy Borussia, to na pewno nie. Halo? Coś zacięło chyba. Mecz z... O Jezus, 4-2 przegrywamy. Już jestem. A, bo myślałem, że cię wywaliło czy coś. Nie.
Wyciszyłem się, bo ktoś mi wszedł do pokoju. A, dobra. Bundesliga, idę na pewno do Bundesligi. Hertha Berlin, coś w tym stylu? Eintracht Frankfurt. Czekaj, o, mam tak. Mogę iść do RB Leipzig, Wolfsburg, Hertha, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Bayern Monachium i tyle z niemieckich. No to nie bierz tych najlepszych, bo ci się... No to wiem właśnie, ja nie chcę. Weź sobie jakieś takie drużyny, takie, które zobaczę pod tak koniec sezonu, kto zajął gorsze miejsce i pójdę do tego, no co, no zajął takie najgorsze, z tych najgorszych. No, żeby mu pomóc, nie? To na przykład no. Bierz pod uwagę, to na przykład ktoś tam coś to mało wygrali, nie? Ale ja liczę na ciebie, że po prostu ty jako menadżer poprowadzisz jakąś drużynę do Champions League, do finału, nie? Liczę na to po prostu. Już mam nawet teraz, mam taką możliwość, no nie? Norwich City, ale... Spalony. Czy wygramy, to raczej wątpię. Teraz zobaczę, z kim jesteśmy w ćwierćfinale w Lidze Mistrzów. Nie wiem, Newcastle United... Jezus Maria, Barcelona! Jezu! Drugi klub hiszpański, klub. No. Co a jest? Myślisz, że jakiś hiszpański klub będzie chciał wprowadzić? Znaczy jakiś słabszy, nie? No, w sensie, nie wiem, La Liga jakoś mnie tak nie kręci. Ale w La Lidze też przeważnie są dobre składy, nie ma jakichś takich... No, taki Real Sociedad mógłbym, albo nie wiem... I koniec meczu, zdobywam 4 bramki, hat-trick i przechodzimy do kolejnej rundy. Dziękuję za piłkę, dzięki wszystkim za wsparcie. Magda Gessler żegna was, kolejny mecz wygrany. A tym akcentem, moi drodzy, będziemy kończyć ten oto nasz odcineczek. Ej, przyznać ci ćwierćfinałe Ligi Mistrzów? No. Ja jestem aż ciekawy. Barcelona, no w ogóle jak to wygląda Barcelona kontra Norwich? Jak to wygląda w ogóle? Aha, już są pierwsze mecze. Czy tak, City, PSG, pierwszy mecz 2-2. Eintracht Frankfurt kontra Chelsea 1-1. Teraz Barcelona Norwich, Inter Milan. No więc tutaj fajnie jakby awans City albo PSG, kurde, to tak trochę ciężko powiedzieć. Tutaj chciałbym, żeby Eintracht awansował, tutaj my, a tutaj obojętnie. A więc tym akcentem kończymy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.